Dzień dobry. Zaczniemy dzisiaj serię programów Różnice pomiędzy sprzętem domowym a estradowym. W dzisiejszym pierwszym odcinku zajmiemy się nagłośnieniem. Przedstawmy różnicę między nagłośnieniem domowym a nagłośnieniem estradowym, zastosowaniu, budowie oraz wizualnym różnicą. Na tych pierwszych slajdach mieliśmy przedstawione nagłośnienie domowe, były to altusy oraz głośniki domowe, a na tych późniejszych już są głośniki estradowe, jak również kolumny estradowe. No dobra, przejdźmy do praktyki. Tutaj mamy pierwszy głośnik domowy. Jest to głośnik z bodajże kolumn Technicsa. Widzimy budowę tego głośnika. Jest to niewielki głośnik, chyba 16 cm. Magnes, jak widać, jest cały, zabudowany, nie jest wentylowany. O, tak, to jest Technics. Zaciski głośnikowe, jak widać, wszystko delikatne, cienkie. Zawieszenie piankowe. Teraz pokażemy głośnik wysokotonowy, również do zastosowań domowych. Jest to głośnik tubowy Tonsilla. No tutaj może być troszeczkę kontrowersji, ponieważ głośniki tubowe zazwyczaj są stosowane na estradzie, w sprzęcie estradowym, ale no, akurat były wykorzystywane w sprzęcie domowym. Tutaj mamy górne zawieszenie głośnika. Jak widać, to jest mięciutkie zawieszenie na piance, pianka jest miękka. Głośnik jest giętki i podatny na zniekształcenia i załamania. Membrana nie jest polakierowana, zazwyczaj jak w głośnikach estradowych. Jedyny lakier to może być dla ozdoby. Tutaj mamy przykładowe, już kopułkowe głośniki wysokotonowe, głośniki średniotonowe oraz niskotonowe, domowe. Tutaj przykładowy już sprzęt home audio typowo do zastosowań domowych, jak również wzmacniacze lampowe, również obecnie stosowane tylko w warunkach domowych. Dawniej były stosowane w wzmacniaczach estradowych. No tutaj przykładowy zestaw domowej wieży. No dobra, no to teraz zajmiemy się głośnikami estradowymi. Jak widać, tu już mamy estradowy głośnik. On się charakteryzuje, że jest większy. Membrana, jak widać, jest sztywniejsza. Kopułka również jest duża, no bo sama cewka jest duża. Jak widać z zewnątrz, on jest masywniejszy i cięższy. Mam problem z jego przestawieniem na drugą stronę. Jak widać, magnes już jest wentylowany. Jest większy, cięższy, masywniejszy, jak już mówiłem. Membrana jest sztywniejsza, twardsza, lakierowana. Jest odporna po prostu na wilgoć i jakieś takie drobne uderzenia. Zaciski głośnikowe, no już widać, są większe, tak jak i druty doprowadzające prąd elektryczny do cewki. Również są grubsze, no bo ten głośnik ma więcej mocy niż głośnik domowy. No teraz lecimy z głośnikiem wysokotonowym. Tutaj mamy również różnicę w wielkości tego głośnika oraz w samej tubie, która jest dłuższa i ma szerszy wylot. Sam głośnik, no to jak widać, magnes ma też większy. A tutaj już membrana z zawieszeniem i cewką, z karkasem głośnika estradowego. Jak widać, wszystko jest sztywniejsze, twardsze. Cewka jest aluminiowa, chociaż w domowych głośnikach też się spotykam z aluminiowymi karkasami. No membrana, jak widać, jest polakierowana, bo się błyszczy. Zawieszenie również jest sztywniejsze. Dla porównania membranka z zawieszeniem głośnika domowego. No taka jest różnica. Teraz dla porównania głośnik estradowy wysokotonowy oraz głośnik domowy również wysokotonowy. Jak widać, różnica jest w wielkości kolosalna, no i w mocy również. Ten większy ma 800 W, mniejszy 40. No to teraz porównanie głośnika estradowego i głośnika domowego basowego.
Chociaż ten mały domowy basowy też ma polakierowane membrany, ale to bardziej walory estetyczne. No i tutaj mamy zdjęcia nagłośnienia estradowego stosowanego w nagłośnieniu dużych imprez plenerowych. Tam są właśnie zastosowane te duże głośniki. No jak widać, te warunki są plenerowe, czasami trudne, w zadymieniu, w deszczu, w wilgoci. No to dobra, teraz zajmiemy się budową sprzętu estradowego. Zaczniemy od wzmacniaczy. Jak widać, ścianki tego wzmacniacza są grube, grubsze od ścianek domowych wzmacniaczy. Mają możliwość zamocowania do uchwytów typu rack. Są szersze, no i ogólnie masywniejsze i cięższe. Tutaj mamy wzmacniacz Elmus. On waży 20 kg oraz crossover. Także w sprzęcie domowym, no to takie ciężary, no to są rzadko kiedy dopuszczalne. Również są inne gniazda, tak jak widać, są tu kanony oraz duże jacki. Tył jest wentylowany, to znaczy cały wzmacniacz jest wentylowany, ale z tyłu jest wentylator. No i sprzęcik się prezentuje tak. Tutaj już mamy zamontowane w prowizorycznych rakach te wzmacniacze i końcówki. Teraz przejdźmy do kolumn estradowych. No to tutaj moja was samodzielnie wykonana kolumna estradowa. Jak widać, uchwyty do kolumn, żeby można było ustawiać je na statywie, oraz z tyłu terminal gniazdowy zakończony gniazdem głośnikowym. Jak widać, kable też są grubsze w porównaniu do kabli domowych, są znacznie cięższe. Siedzi tam głośnik 12-calowy w środku. W środku również kolumna prezentuje się tak. Tam w tle widać zwrotnicę. Dobra, teraz mamy przykładowe zdjęcie różnych zestawów estradowych. To jest zestaw kinowy. No i finalnie impreza na sprzęcie estradowym, jak widać, w warunkach śniegowych. No teraz przejdźmy do kolumienek domowych. Jak widać, są to malutkie kolumienki. Pod nimi są wzmacniacze domowe, jak widać, z tworzywa. One są niewielkiej mocy, maksymalnie 70 W. Kolumienka. No, zrobiona trochę w stylu estradowym, bo w kocu, tak mi się podoba. No tutaj z tyłu widzimy terminal głośnikowy, kabel głośnikowy, są to cięższe kable w pojedynczej izolacji. No po prostu nie ma potrzeby stosowania takich grubszych i odporniejszych izolacji. Wzmacniacze, no to widać Technics plastikowy, poniżej zdiora plastikowa i na dole skenut plastikowy. Z tyłu są po prostu złącza RCA oraz zaciskowe głośnikowe, mało odporne właśnie na jakieś wyrwania czy uszkodzenia. Również kolumny można oklejać formirem. To jest materiał ozdobny, nie ma tam jakichś walorów bardzo zabezpieczeniowych. No wiadomo, że przed wilgocią głośnik niskotonowy, średniotonowy, wszystko delikatnie na piance. No i zestawik prezentuje się w ten sposób. Wszystko wygląda estetycznie dosyć. Także proszę Państwa, słowo podsumowania pomiędzy różnicami głośników domowych a estradowych. Głośniki domowe są mniejszej mocy, nie są przystosowane do pracy długotrwałej pod bardzo dużym obciążeniem. Ich przeznaczenie to raczej pomieszczenia domowe, takie jak pokoje, salony. Nie są przystosowane do długiego grania i na dużym poziomie głośności. Kolumny estradowe. Głośniki, które siedzą w kolumnach estradowych, no to one już są projektowane pod duże i bardzo duże obciążenie, długotrwałe obciążenie, czasami sięgające 10 albo nawet 12 godzin wysterowania około 70%. Duże i bardzo duże moce, nie wiem czy to powiedziałem, ale to jest właśnie różnica. Efektywność, no to już jest zaleta kolejna. Różnica, no to
sprzęt domowy do domu, natomiast sprzęt estradowy przystosowany do tej cięższej pracy na imprezy pod gołą chmurką, wilgoci, w cięższych warunkach. Na tym skończyłbym dzisiejszy program. Mam nadzieję, że się podobał. Jakieś tam wpadki, no to prosiłbym o wybaczenie. Także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć. Jeżeli program się spodobał, w przyszłości nagram kolejne odcinki dotyczące sprzętu estradowego. Może to być oświetlenie, okablowanie, bądź inne pochodne, jak peryferia sprzętowe. Także dziękuję za uwagę jeszcze raz i do widzenia. Cześć.